Szymanowskiego. Zaczynamy. Nie wiem jak państwo, ja czuję się jakbyśmy byli w przepięknym, kwietniowym, wielkanocnym ogrodzie. Witam państwa serdecznie, witam moich gości. Monika Rosa, Koalicja Obywatelska. Witam serdecznie pani poseł. Dzień dobry państwu. Jest z nami przedstawiciel władzy, Błażej Poboży, wiceminister spraw wewnętrznych, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jest z nami Władysław Teofil Bartoszewski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam panie pośle. Dzień dobry. Krzysztof Gawkowski, przewodniczący klubu Lewicy. Witam serdecznie. Dzień dobry. Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta, pan minister Paweł Szrot. Panie redaktorze, szanowni państwo, szanowni widzowie. I jest człowiek Konfederacji z Krakowa, Konrad Berkowicz. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Pozwoli pan, że zacznę od pana. Oczywiście. Co pan przygotował na tę Wielkanoc? Coś specjalnego pan upiekł, ugotował? No, liczę na wizytę premiera Morawieckiego przy świątecznym stole, więc upiekłem chleb z technicznego zboża, które zalewa od prawie roku. Ale Polskę, pan złośliwy, żeby... nawet w święta. Nie złośliwy, ja chcę zadbać o zdrowie Polaków i interes rolników, więc chcę przy okazji tych świąt, które są czasem refleksji, uświadomić premierowi, że trzeba wreszcie coś z tym zrobić. Ale ma pan jakieś umiejętności kulinarne? A ja lubię gotować, tak. Co pan lubi gotować? Ojej, wszystko. Na przykład? Na przykład... No różne. A z jakiej kuchni to będzie mi łatwiej rzucić? Z jakiejkolwiek. Z wegańskiej, z azjatyckiej, z polskiej, wegańska to z ormiańskiej. Nie, raczej, jak już to keto dieta i takie sprawy. Natomiast z polskiej to gęś najbardziej lubię upiec. Gęś? Tak. To jest polska gęś? Tylko polska. Tylko polska. Pani poseł, a pani ma jakieś preferencje w kuchni? Co pani lubi najbardziej robić w kuchni? Jeść czy gotować? Najbardziej lubię jeść w kuchni, to oczywiste. Natomiast no, na Śląsku to zista, szałot. A może pan wytłumaczyć, o co chodzi? Szałot, czyli sałatka z warzywami i majonezem, zista, babka, czyli już tak bardziej na słodko. No i tak dość tradycyjnie wydaje się. No, tradycyjnie, a czy tradycyjnie również warszawiak z dziada pradziada, Błażej Poboży? Tak, choć bardziej jako asystent mojej żony, ona świetnie gotuje, ja asystuję, staram się pomóc. Ale pan instruuje, czy pan dopinguje, co pan robi? Znam swoje miejsce w szeregu, wykonuję proste zadania zlecone, ale sałatka warzywna, czy pieczony schab to na pewno. Żona od kilku lat również w takie wegańskie opcje wchodzi i muszę powiedzieć, że i to są prawdziwe smaki, ale to dopiero zaczynamy, jeśli chodzi, bo ta tradycja jednak musi się stać i więc sałatka warzywna przede wszystkim i pieczony schab. A potrafi pan ugotować jaja? No pewnie. 4 minuty. Tylko na twardo. Minuty. Właśnie, na miękko czy na twardo? Ale to bardzo prosta sprawa. Zalewamy zimną wodą. Najpierw czekamy, aż woda się zagotuje i potem, jeśli chcemy na miękko, 4 minuty, a jeśli odpowiednio na twardo, 6. Jakaś lewacka metoda. Nowy program kulinarny. Czy lewica zgadza się z prawicą, jeśli chodzi o gotowanie jaj? Ja bym bardziej posmażył te jajka, ale na święta wielkanocne oczywiście gotowane, choć u nas wspólnie, rodzinnie gotowanie jest tradycją i to ciepłą tradycją. Żona w te święta przygotowała dla mnie niespodziankę, a ja upiekłem sernik dzięki niej, więc można powiedzieć, ale sernik z rodzynkami czy bez? Bez rodzynek, ale za to jest przefantastyczny. Nie dałoby się tego zrobić, gdyby nie jej pomoc, więc ja żonie mogę tylko dziękować za to, że w święta cegiełkę dokłada do tego, że mogę czegoś nowego się nauczyć. Chociaż sałatka jarzynowa, tak jak tutaj pani posłanka i pan minister powiedzieli, no jest czymś niezastąpionym na stole wielkanocnym. Bez sałatki, bez dużej ilości majonezu. Ja nie mogę sobie często pozwalać, ale ten majonez tej sałatce jarzynowej, no jest czymś wspaniałym. Czuję ten zapach. Ja już poczułem, ja już myślę, że... Wie pan, do głowy mi przychodzi taki częstochowski rym. Kto je sałatki, jest piękny i gładki. Nie wiem. Zwłaszcza z majonezem. Pan profesor Bartoszewski, co pan potrafi w kuchni? Rozmaite rzeczy. Na Wielkanoc musi być jagnię, które najpierw marynuje przez 3 dni, a potem piekę. Ale czy pan poluje na to jagnię sam? Nie, kupuję. Okej. Okay. Czy nie jest pan myśliwym? Nie jestem myśliwym. Co nie jest takie proste. No, póki co do jagniąt nie strzelamy jeszcze. Co nie jest takie proste, bo u nas jagnięcina jest eksportowana. Bardzo trudno z Polski jagnię dostać.
Można kupić nowozelandzki, ale zamrożony, ale polski bardzo trudno. A co takiego jest w nim, że pan to preferuje? Znaczy w stosunku, nie wiem, do kurczaka? No mnie to Wielkanoc się kojarzy z jagnięciem. Rozumiem, baranek. Baranek. Mhm. A ja lubię jagnięcinę, to jest bardzo dobre mięso. I bardzo mało w Polsce jedzone, niestety. Ale to taka arystokracja kulinarna, można powiedzieć. Nie, ja kiedyś, jak mieszkałem dawno, dawno temu z mamą, to przychodziła do nas baba ze wsi. Tak to w Warszawie było. Przychodziły takie panie ze wsi i przynosiła nam cielęcinę i przynosiła nam jagnięcinę. Co było ewenementem w latach 70., szczerze mówiąc. I tak już zostało. I tak już zostało. Znaczy teraz już kupuję, nikt nie przynosi. Ale jagnię na moje największe osiągnięcie kulinarne było kiedyś, jak przyjechała do nas para, z których żona była Greczynką. I ja zrobiłem jagnię dla nich. Dla Greków? Dla Greków. To już jest I ryzyko. Co powiedzieli? I bardzo jej smakowało. I uznałem, że to jest wielki komplement kulinarny. Szacunek u Greków. Rzeczywiście, pan minister Szrot, pan co preferuje? Sałatka, jagnięcina, czy... Ja się mocno czuję w kuchni, tu nie będę uprawiał fałszywej skromności. Co do sałatki warzywnej, to mam odwieczny spór fundamentalny z teściową, z ziemniakami czy bez. Ja jestem zwolennikiem teorii o niezbędnych ziemniakach. To nie ukrywam, ale też proste potrawy takie staropolskiej kuchni, jak na przykład kiełbasa, biała kiełbasa pieczona z cebulą w piwie. To są, w piwie? To są smaki bardzo przeze mnie kojarzone z Wielką Nocą. Ucieranie chrzanu przecież tradycyjne, ale to już jak byłem jeszcze małym chłopcem, to teraz się takich rzeczy już nie robi, nieprawdaż? Ktoś uciera. A czy mogę panu zrobić szybki test na znajomość upodobań kulinarnych prezydenta Dudy? Ale panie redaktorze, nie znam upodobań jak to? Kulinarnych. Nie jadł pan obiadu, kolacji, śniadania z prezydentem? Pan prezydent przede wszystkim zdrowo się odżywia, to mogę powiedzieć, a jeśli chodzi o upodobania świąteczne, to są rodzinne święta. Rozumiem. Znam upodobania świąteczne. Ale co szczególnie lubi jeść prezydent? Nie mówię tylko o Wielkanoc. Zdrowe, dietetyczne rzeczy, to mogę powiedzieć śmiało. Dyplomatyczna odpowiedź. Proszę państwa, my tak naprawdę jesteśmy przy stole wielkanocnym z naszymi widzami. To takie śniadanie wielkanocne, telewizyjne. I teraz jest pytanie, zastanawiam się, o czym ludzie w te święta będą mówić. Co będzie tematem numer jeden? Jak pani myśli, pani poseł? Chciałabym, żeby mówili o rodzinie. Coś wspominali, oglądali zdjęcia, wychodzili na spacery. Ale niestety, myślę, że przy każdym stole tematem będzie to, co na stole. Czyli to, jak bardzo w Polsce jest teraz drogo, jak bardzo wzrosły ceny jajek, jak wzrosły ceny masła, pieczywa, wszystkiego takich podstawowych produktów. I że takie optymistyczne patrzenie w przyszłość jest niestety bardzo trudne właśnie dlatego, że coraz więcej Polaków jasno mówi o tym, że coraz trudniej związać im koniec z końcem. Że podwyżki płac nie nadążają za inflacją, że inflacja bazowa w Polsce jest wciąż bardzo wysoka, że właściwie te ceny rosną z miesiąca na miesiąc. I oczywiście mogą patrzeć na zadowolonego z siebie prezesa Narodowego Banku Polskiego, pana Glapińskiego, któremu pensja znacznie podrosła, natomiast im te pensje naprawdę tak szybko nie rosną. I to jest ogromny problem, szczególnie w sferze budżetowej, szczególnie dla osób na przykład z niepełnosprawnościami, dla nauczycieli, dla pracowników opieki społecznej. Ale podczas ostatniej konferencji prasowej pamiętam, że prezes pokazał taki wykres, że wcale nie zarabia najwięcej w Europie. Nie no, 1,3 miliona w rok to mówił, jest, że 600 tysięcy dostał na konto w ubiegłym roku. Chyba 600 tysięcy zaznaczył. Natomiast dla większości polskich rodzin to jest ciągle astronomiczna kwota. Nie do wyobrażenia. Jak się ma takie pieniądze, czy nie zauważa, czy jajka kosztowały 5 zł, teraz kosztują 10 zł za 10 sztuk, albo 13 zł za 10 sztuk, jeśli kupuje się te lepsze, że cena masła wzrosła o 50%, no takie jeszcze po prostu się nie zauważa. On ma na głowie całą polską walutę, to może powinien tyle zarabiać. Gdyby rzeczywiście działania pana prezesa Glapińskiego były skuteczne, gdyby nie obiecywał Polakom, że inflacja w Polsce nie wzrośnie i mogą brać kredyty, że nie będzie podwyżek stóp procentowych, że przed nami jest płaskowyż i już dalej nic nie widać, później będzie spadek, no okej, ale tak się nie dzieje. I jego działania sprawiły, że Polacy mu zaufali, wzięli kredyty, spotkały ich podwyżki stóp procentowych. Inflacja jest ciągle na bardzo wysokim poziomie. Bo to, że ona spada, to wcale nie znaczy, jak mówią politycy PiS-u, że spadają realnie ceny. Inflacja 16% w tym miesiącu, w ubiegłym roku to było 11%. Czyli w ciągu
dwóch lat te ceny bardzo drastycznie podrosły. Co, o czym będzie się mówić przy stołach polityków PiS-u? Czy również, czy mówi się teraz, dzisiaj, czy też o prezesie Glapińskim? Myślę, że przede wszystkim i te święta rzeczywiście mają charakter rodzinny i wierzę w to, że tej polityki szeroko rozumianej jest przy świątecznym stole jak najmniej. Natomiast tak myślę, że siedząc przy świątecznym stole powinniśmy, myślę, że wielu Polaków o tym pomyśli w ten sposób, o tych, którzy siedzą w okopach w Ukrainie, na froncie. Trwa tam przecież wielkoskalowa wojna, która zmieniła wszystko w Europie i także to, o czym mówiła pani poseł, czyli kwestie dotyczące inflacji, to przecież jednak musimy pamiętać, gdzie jest jej źródło. Tym źródłem jest Kreml, to ta brutalna, bezprecedensowa agresja, raczej kolejna fala rosyjskiej agresji. I myślę, że z tego też kolejny wątek, który przy stołach świątecznych się pojawia, to taka refleksja o tym, jak różna jest jednak nasza sytuacja. Polacy mówią o bezpieczeństwie, czują się bezpiecznie, pokazują to wszystkie badania opinii społecznej. Jeżeli 86% Polaków mówi, że czuje się bezpiecznie w Polsce, w czasie, kiedy za naszą wschodnią granicą jest to, o czym mówiłem, czyli wielkoskalowa wojna, to dobrze to świadczy o kondycji polskiego państwa. Więcej powiem, w wymiarze lokalnym to poczucie bezpieczeństwa przekracza nawet 90%. To znaczy, że to bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym jest na najwyższym poziomie. Skoro pan mówi o takich wskaźnikach, to dlaczego nie można tych wskaźników porównać do notowań Prawa i Sprawiedliwości? Bo tu nie mamy 90%, tylko mamy 30 z paroma punktami. Myślę tak, że jeżeli na początku kampanii, po dwóch kadencjach rządów, po najpierw wychodzeniu w wielu obszarach z tych pozostałości po trudnych i antyspołecznych, antyobywatelskich rządach Platformy Obywatelskiej i PSL, dziś Prawo i Sprawiedliwość po 8 latach wdrożenia wielu programów społecznych jest liderem sondaży, a opozycja zajmuje się tylko i wyłącznie kreśleniem tego, w jakiej konfiguracji pójdzie na wybory, aby się z tym Prawem i Sprawiedliwością zmierzyć, to jest naprawdę dobra ocena. Myślę, że gdyby nie te obiektywne trudności, najpierw pandemia, która spadła na rząd, na społeczeństwo, ale także na rząd, następnie sztucznie wywołany kryzys migracyjny, a w istocie wojna hybrydowa i wreszcie konieczność, bo taki był nasz moralny obowiązek, konieczność wsparcia obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski i tych na Ukrainie, to myślę, że notowania Prawa i Sprawiedliwości, co oczywiste, musiałoby być wyższe. Przewodniczący i tak dobre. Gawkowski, wracam do tego pytania. Co mówi się przy stołach, przy których pan siada w święta? Ja myślę, że to nie jest tylko tak, że ja siadam. Polacy siadają do stołu wigilijnego czy wielkanocnego, w ogóle świątecznego stołu, rozmawiając o polityce. I rozmawiają o tej polityce, szczególnie, że jesteśmy w roku wyborczym, szczególnie, że już czuć kampanię wyborczą, szczególnie, że już są takie tematy, które pojawiają się czasami na tydzień i znikają, ale jest jeden, który bez wątpienia będzie tematem przewodnim, bo nikt nie wygumkuje inflacji, drożyzny czy kryzysu w ciągu tygodnia, miesiąca czy kwartału. Bez względu, czy dzisiaj rządzący PiS, czy opozycja gdyby wygrała, to nie jest temat do załatwienia w miesiąc. Też trzeba o tym mówić jasno i wyraźnie, ale trzeba diagnozować też sytuację. To znaczy, ta sytuacja jest trudna, bo jeżeli ceny podstawowych produktów poszły w górę w ciągu roku, rok do roku 15-20%, w ciągu dwóch lat 30-40%, a w ciągu tej kadencji, czyli od 2019 roku 60-70%, bo tyle na przykład masło, tyle na przykład oleje, to trudno dzisiaj powiedzieć, że mamy święta, które... Panie pośle, ale jak pan tak naprawdę smakuje makowiec, albo bierze pan do ust, nie wiem, kawałek chleba z przepyszną szynką, to pan naprawdę myśli, ile to kosztowało? Nie myślę wtedy, kiedy jem, ale myślę, kiedy jestem w sklepie, bo chodzę z żoną na zakupy często sam. My mamy trójkę dzieci, my jesteśmy dużą rodziną. I powiem panu, że w koszyku takiej dużej rodziny, jak robimy zakupy rok do roku czy dwa lata wstecz, jest dużo, dużo mniej. Jeżeli nas stać, bo na przykład parlamentarzyści zarabiają więcej, to inaczej się to odbiera i słusznie
podkreśla posłanka Rosa, że inaczej traktuje kryzys taka osoba jak pan Glapiński, która ma dużo, dużo więcej w portfelu, niż ktoś, kto zarabia 3-4 tysiące złotych. Bo chciałbym nawiązać do jednej rzeczy, do tego, jak ten koszyk wygląda. Jeżeli dzisiaj widzimy w sklepie kogoś, kto odmawia sobie, czy kupić 10 jajek, czy kupić 7 jajek, bo odlicza te jajka, to znaczy, że coś jest nie tak. I nie można powiedzieć, że to tylko wina wojny, że to tylko Rosja, dlatego, że trzeba popatrzeć też na inne państwa w Europie. Inflacja w Polsce jest jedną z najwyższych w Europie, czwartą od końca. Jeżeli tak jest, to znaczy, że gdzieś zostały popełnione błędy i za to płaci cenę pan Morawiecki i pan Kaczyński biorą odpowiedzialność. Błędy, które się przełożyły też na to, że na przykład nie ma pieniędzy z Unii Europejskiej, bo dzięki nim można było walczyć pan z inflacją. Pan poseł Berkowicz, panie pośle, u pana w domu o czym się mówi? Ja chciałbym żyć w kraju normalnym, w którym Polacy nie są zmuszeni do rozmawiania o polityce przy świątecznym, czy w ogóle przy... Czy uważa pan, że sama rozmowa o polityce świadczy o nienormalności? Wynika z tego, że żyjemy w państwie, w którym po pierwsze politycy ciągle zmieniają prawo i komplikują, co powoduje, że wszyscy muszą nerwowo to obserwować, żeby jakoś się w tym odnaleźć, nie utonąć w tym gąszczu, a po drugie dlatego, że politycy ingerują w nasze prywatne sprawy. Na przykład, i to jest bardzo ważne z punktu widzenia świątecznego śniadania, prezydent Trzaskowski podpisał, przypomnę, raport C40, wedle którego celem jest, żeby obywatel zjadał 80 kg nabiału i 16 kg mięsa w ciągu roku, co oznacza, ja sobie policzyłem na dni i na posiłki, licząc 3 posiłki dziennie, że na świątecznym śniadaniu można zjeść tylko jeden plasterek szynki i jedno jajko. Jajka tu nie mam dla ilustracji, to myślę, że pan poseł ugotuje panu Trzaskowskiego. Ja bym poprosił panią Monikę, żeby przekazała swojemu koledze koalicyjnemu to wzorcowe śniadanie, żeby pan Trzaskowski pokazał swoim przykładem, jak pan walczy wie, panie z tym pośle, CO2 i globalnym ociepleniem, które widać nam grozi. Pan wie, panie pośle, że prezydent Trzaskowski dementował te informacje podawane przez pana. Ale to kłama. Zaprzecza. Kłama. W tym raporcie jasno jest powiedziane, że policzono, jak powinni żyć obywatele, żeby nie emitować CO2 i nie powodować globalnego ocieplenia, które jak widać dzisiaj na świętach nam bardzo grozi. I w związku z tym policzono, że ponieważ produkcja mięsa i nabiału emituje 12% CO2, no to trzeba ograniczyć jak najszybciej. To ja muszę teraz oddać głos pani poseł, tak jest, ad vocem. Pierwszy ten raport wcale nie, i jakby bycie członkiem organizacji, które tworzyły ten raport, wcale nie znaczy, że po tym podpisuje. Ten raport oznacza tylko tyle, że pokazał pewne scenariusze, jak odchodzić od kryzysu klimatycznego, jak z nim walczyć. I żadne z tych miast, mówi też profesor, to mówi też prezydent Trzaskowski, nie mówi o ograniczeniu spożycia mięsa. I to, że pan idzie w jakąś propagandę o robakach, o ograniczaniu spożycia mięsa, przecież nikt tego nie zrobi. Chociaż pan twierdzi, że pan Trzaskowski nie zgadza się z tym raportem. Wie pan, panie pośle, kto ogranicza spożycie mięsa Polaków w Polsce? Rząd Prawa i Sprawiedliwości, bo mięso jest coraz droższe też, i coraz tak, mniej stać Polaków, żeby je kupić. Ogranicza je rząd PiSu, ponieważ spadła hodowla świń w Polsce do 9 milionów, najniżej od II wojny światowej. I dlatego ceny są takie wysokie. I Prawo i Sprawiedliwość, dlatego ogranicza spożycie mięsa. Tu ma pani rację, natomiast pan Trzaskowski, popierając ten raport, nie ma racji. Przekłamaniem. Pan daje jakąś włoską szynkę polskiej. No to naprawdę, jaka jest pana Konfederacja? Proszę, jeżeli chce. Jakaś włoska szynka, a nie polska. No, naprawdę. To proszę do redakcji programu mieć pretensje, bo ja to skorzystałem z tego, co dostępu. Ciekawe, co na to firma, która przygotowała nam catering. Może nie wymieniajmy. Krótko, a po co mi pan... No to odpowiadacie za to, że tak naprawdę nie ma polskich wędlin. Nie, mówimy tu o prezydencie Trzaskowskim, który notabene jest podobno najchętniej widzianym przy świątecznym stole. Właśnie, czyli tak naprawdę nie przeszkadzają ludziom wasze ostrzeżenia przeciwko nim. Ja myślę inaczej. Nie, wszyscy chcą pokazać to śniadanie. Jak zaskoczę pana redaktora, ja również w takim pytaniu o to, z kim chciałbym, jeżeli już musiałbym z jakimś politykiem spędzić te święta, to ja też powiem, ja bym chciał spędzić święta z Rafałem Trzaskowskim. A wie pan dlaczego? Bo jako radny miasta stołecznego Warszawy próbuję wielokrotnie z panem prezydentem porozmawiać. Czy to na sesji Rady Miasta, czy poprzez interpelacje, czy w jakikolwiek program telewizyjny. Chciałbym zmierzyć się na przykład w programie gość wydarzeń u pana redaktora z prezydentem Trzaskowskim. I nie ma takiej możliwości. Powiem tak, przewrotnie. Jak pan wystartuje w wyborach. Jeśli jedyną szansą na to, żeby panu prezydentowi powiedzieć o tym, jak źle jest w tej chwili w Warszawie, i to już nie dlatego, że ma absurdalne pomysły, jeśli chodzi o nawyki żywieniowe, które by chciał u Polaków wyrobić poprzez ten raport, ale zakorkowane miasto, walka z kierowcami... Dobrze, zaczęliśmy od... To,
robaków tak, to ja i od tego, co jest na stołach. Święta byłyby jedyną szansą. Jestem gotów na to poświęcenie. Pani poseł. Jest bzdura z tymi robakami, z tymi raportami i tak dalej. Natomiast ja bym chciała pana ministra spotkać na Komisji Mniejszości Narodowych Etnicznych. Jest Warszawa. Jest pan wiceministrem odpowiedzialnym za mniejszości narodowe i etniczne. Ile razy był pan na komisji, na której jestem członkiem? Ile razy? Pani otóż nie spotykałem się na tej komisji, wiesz, pan na nią nie przychodzi, panie ministrze. To w takim razie ja też bym chciała z panem ministrem się spotkać na tej komisji. To może państwo inaczej, spotkają się po programie. Inaczej niż posłowie opozycji, którzy traktują to w ten sposób, że gdy jest kamera i jest ostry temat, to się pojawiają, a potem bardzo szybko państwo wychodzą. Na sesjach i na komisjach zawsze jest przedstawiciel ministerstwa minimum w randze dyrektora, a jeśli temat jest istotny z punktu widzenia państwa, jestem i ja. Jak były kryzysowe sytuacje dotyczące polityki państwa, zawsze na takich komisjach byłem. A jak są takie, że państwo, jak na przykład pani poseł, lobbująca za absurdalnymi pomysłami, na przykład dotyczącymi uznania Gwary Śląskiej za język etniczny, no to oczywiste jest, że nie pozwolimy wam, że nie pozwolimy wam tu, nie pozwolimy wam, nie pozwolimy wam. A propos języka, panie ministrze, chciałbym pozwolić naszym pozostałym gościom, żeby również zabrali głos w temacie, który wywołałem, czyli o czym rozmawiamy przy stole wielkanocnym, przy śniadaniu wielkanocnym. Niestety przy śniadaniu wielkanocnym w tej chwili bardzo dużo naszych kolegów i naszych wyborców rozmawia o tym, że rząd PiS-u kompletnie zniszczył polskie rolnictwo. 120 tysięcy gospodarstw rolnych zostało zlikwidowanych. Żywność polska jest niszczona poprzez atak na rolników. Ale kto atakuje rolników? Prawo i Sprawiedliwość miało projekt ustawy, która zabrałaby polskim rolnikom od 10 do 12 miliardów złotych rocznie przychodów z hodowli zwierząt. Dzięki Bogu ten projekt był nie został wprowadzony w życie, bo był ogromny opór nawet w Prawie i Sprawiedliwości. Nawet minister rolnictwa głosował przeciwko tej... To dlaczego pana zdaniem wciąż Prawo i Sprawiedliwość ma największe poparcie na wsi? To proszę wyjść na ulicę, proszę pojechać do Szczecina, 400 ciągników tam stoi. Proszę zobaczyć. Na święta zawiesili protest. Zawiesili, ale potem to odwieszą. Proszę rozmawiać z rolnikami, z którymi my rozmawiamy, to znaczy z producentami. Nie z tymi, którzy mieszkają na wsi, tylko tymi, którzy produkują żywność, bo to jest duża różnica. Czyli pan nie widzi tutaj, nie widzi pan nadziei w zmianie ministra rolnictwa, pana ministra Kowalczyka, zastąpił pan minister Telus? Pan minister Kowalczyk to była chodząca katastrofa, ponieważ nie zrobił absolutnie nic dla polskiej wsi. I opowiadał dyrdymały, że żeby trzymać zboże na przednówek, bo ono, cena jego wzrośnie. Tymczasem cena jego spadła, bo mamy 3 do 5 milionów ton zboża z Ukrainy składowanego tutaj, zamiast być wysłanego. Jak to się dzieje, że skoro pszenica tanieje, no spadła o połowę cena, nie tanieją pieczywo, chleb, to co kupujemy w sklepach? Ktoś zarabia, ktoś ma większe marże. Tak jak Orlen miał nieprawdopodobne marże na paliwie, którego cena ropy spadała, a cena benzyny na pompie nie spadała, to tak samo można robić z przetwórstwem żywności. W tej chwili polski rolnik nie może sprzedać swojego rzepaku, czy swojego zboża, czy swoich nawet kurczaków, bo po prostu mamy zalew towarów z zagranicy, które te towary powinny być eksportowane do Afryki Północnej. Tylko powiedzmy, dlaczego mamy ten zalew, dlaczego polscy rolnicy przegrywają konkurencję? Nie dlatego, że gorzej produkują, tylko dlatego, że produkty z Ukrainy, które do tej pory były importowane wedle normalnych zasad, teraz są importowane bez żadnych ograniczeń, a ukraińscy producenci nie są ograniczeni unijnym prawem, które jest kosztowne dla polskich rolników unijnymi regulacjami. I co więcej, to nie jest, nie możemy nawet się pocieszać, że tam kapitał idzie do Ukrainy, wspiera Ukrainę, na czym nam zależy, bo większość tego kapitału, który eksportuje żywność do Polski, to jest kapitał zachodnioeuropejski. Ale to nie jest wina Ukraińców i nie jest wina państwa ukraińskiego, to jest wina Polski, bo my od lipca zeszłego roku mówimy, zróbcie korytarze na przesył zboża, wprowadźcie system kaukcyjny, nie cła, bo to jest, nam nie wolno cła nakładać, bo to musi być poziom
poziom Unii Europejskiej. Ale kaucję można. Kaucja 1000 zł za tonę pszenicy, jak wjeżdża do Polski, która jest oddawana, jak z Polski wyjeżdża. Panie ministrze, czy pan prezydent jest zadowolony z polityki rządu Prawa i Sprawiedliwości w sprawie rolnictwa? Pan prezydent mówił o tym i po wizycie pana prezydenta Zełenskiego i przy nominacji nowego ministra rolnictwa, pana Roberta Telusa. Pan prezydent ocenia, że problem absolutnie jest realny i trzeba go rozwiązać i oczekuje tego po nowym ministrze. Docenia też działania poprzedniego ministra, oczywiście wskazując, że poruszaliśmy się w sytuacji zupełnie bez precedensu. Działania, które podejmował polski rząd, musiały być weryfikowane, modyfikowane i takie też z pewnością będą w dalszym ciągu. Czyli pana zdaniem dobrze, że w ogóle zapadła decyzja o otwarciu Polski na zboże ukraińskie. Ale trzeba ten transfer tego zboża kontrolować i trzeba używać takich instrumentów, które są na granicy dostępne, żeby rzeczywiście te zboże trafiało tam, gdzie jest potrzebne, a nie na polski rynek. Ja tylko przypominam, że w rozmowach pana prezydenta z prezydentem Zełenskim ten temat się pojawił i spotkał z pełnym zrozumieniem strony ukraińskiej. Ta rzecz jest do rozwiązania we współpracy z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi. Przepraszam bardzo, ale nie padł żaden konkret w sprawie zalewu zboża i innych towarów. Zwracam uwagę, że jest trzynastokrotny wzrost importu jaj na przykład, czy drobiu z Ukrainy. Przypominam, to jest kapitał zachodnioeuropejski. Była wizyta, piękne hasła, zero konkretów w tej sprawie, zero słów na temat transportu. Powiedzmy też o transporcie. Polscy transportowcy są na wylocie, bo znów transport ukraiński i transportowcy z Białorusi wjeżdżają na przestrzał przez Polskę i znów nie są obłożeni unijnymi regulacjami. Teraz, panie pośle, ja rozumiem, że pan nie ma zaufania i cierpliwości, ale radziłbym poczekać chwilę na efekty. Dobrze, poczekamy na efekty. Pan minister, nie padł żaden konkret. Pan minister Poboży, co pan ma na obronę swojego rządu? Czy zawaliliście w tej sprawie? Prawo i Sprawiedliwość i rząd Prawa i Sprawiedliwości jest pierwszą partią na polskiej wsi. Jeżeli w badaniach opinii społecznej, badaniach opinii publicznej na wsi 60% Polaków deklaruje głosowanie na Prawo i Sprawiedliwość, a tylko 10% na partię, która kiedyś była partią agrarystyczną czy neoagrarystyczną, mam na myśli Polskie Stronnictwo Ludowe, no to powinniście państwo wyciągnąć z tego jakiś wniosek. Wie pan, co mówi były minister rolnictwa, pan Jan Krzysztof Ardanowski, że to się może niedługo zmienić, że nie wystarczy zmiana ministra rolnictwa, trzeba zmienić całe podejście partii rządzącej do rolników, do polskiej wsi. Akurat jeśli chodzi o podejście do rolników, podam tylko dwa przykłady, które są dobrym zilustrowaniem tej zmiany, jaka się dokonała w okresie, gdy to Prawo i Sprawiedliwość zaczęło odpowiadać, ponosić odpowiedzialność polityczną za kwestie rolnictwa. Na przykład sprawa możliwości zachowania gospodarstwa przy przejściu na emeryturę. Ludowcy rządzili w Polsce 8 lat, nie potrafili tak elementarnej z punktu widzenia rolników sprawy załatwić. Myślę, że to jest tylko jeden z lepszych przykładów. A jeśli chodzi tu, nawiążę tutaj do dymisji, którą złożył wicepremier Kowalczyk z funkcji ministra rolnictwa. To było bardzo honorowe zachowanie. W sytuacji, gdy podpisano porozumienie, wypracowane wspólnie podczas tych okrągłostołowych obrad między rolnikami, stroną społeczną, a rządem. I wykonanie tego porozumienia było niemożliwe. Z czyjego powodu? Z powodu decyzji unijnych, z powodu decyzji Komisji Europejskiej, no to wicepremier, nie mogąc dopełnić tego zobowiązania, podaje się honorowo do dymisji. Jest pan pewien, że to była samodzielna decyzja pana ministra Kowalczyka? Nie został do niej przymuszony przez prezesa Kaczyńskiego? W naszej formacji nie ma takich standardów, jak na przykład w Platformie Obywatelskiej, że Donald Tusk może jednym słowem, kto nie głosuje, ten nie kandyduje i ktoś jest skreślony na wiele miesięcy. To jest komisarzem? A pani poseł, ale ja myślałem, że już w briefach poprawiliście tą informację, że za kwestię dotyczącą wwozu czy nie czegoś do Polski odpowiada komisarz do spraw rynku, a nie do spraw rolnictwa. Ale widzę, że macie brief sprzed dwóch tygodni, gdzie jeszcze był ten błąd, i powtarzacie w kółko nieprawdziwą informację.
który z komisarzy unijnych odpowiada za wspólny rynek? Czy jest to komisarz z Prawa i Sprawiedliwości? No nie, pani poseł. Nie upominali się o prawa polskich rolników. Nie zakrzyczy pani tego, że została pani złapana na korzystaniu z przeterminowanych i nieprawdziwych informacji. Porozumienie pani z to nie jest kwestia. Panie pośle, panie ministrze, krótko pani poseł i pan przewodniczący. Pan minister Kowalczyk, kiedy podpisywał porozumienie z rolnikami, doskonale wiedział, że cła, kwestia ceł będzie przedłużona. Czyli podpisał porozumienie w imieniu rządu, który wiedział, że nie dojdzie do skutku. Pan minister Kowalczyk obiecywał, że zboże będzie droższe, mówił rolnikom, nie sprzedawajcie, jest tańsze. Obiecywał, że będą kontrole zboża i produktów z Ukrainy na granicach. Nie ma tych kontroli. Nie wiemy, jakiej jakości to zboże i z jakimi pestycydami wjeżdża do Polski. Mówił, że nawozy będą droższe, więc proszę ich nie kupować. Nawozy staniały, azoty zarobiły. Mówił, że paliwo będzie droższe, proszę kupować. Paliwo staniało. Znaczy, naprawdę, pan minister Kowalczyk okazał się skrajną niekompetencją, za którą realnie płacą rolnicy. Dobrze, proszę państwa, idźmy do przodu, idźmy do przodu. Pan minister Kowalczyk za chwilę. Pan przewodniczący Gawkowski, pan minister Kowalczyk, z całym szacunkiem, to już jest przeszłość. Zostaje w rządzie jako szef Komitetu Ekonomicznego, ale nowym szefem resortu rolnictwa jest pan Robert Telus, który sam jest posiadaczem gospodarstwa rolnego. Czy dodaje nadzieję, że na tym skorzystają rolnicy i problemy się skończą? Krzysztof Gawkowski. Pan minister Kowalczyk jest przeszłością, ale teraźniejszością są problemy. I warto przypomnieć, o czym mówili politycy Prawa i Sprawiedliwości z mównicy pół roku temu, kiedy wnioskowaliśmy o to, żeby ktoś rozpoczął rzeczywistą kontrolę dotyczącą do Polski eksportu zbóż. Mówił, że wywołujemy panikę i żebyśmy w ogóle nie podnosili tego tematu, bo rząd trzyma rękę na pulsie. To było, panie ministrze, z mównicy sejmowej, więc wybaczy pan, ale chyba, jak mówi to minister, to trzeba ufać. Wtedy ufaliśmy, okazało się, że to było kłamstwo albo nieporozumienie, bo brak wiedzy. I dzisiaj niestety Prawo i Sprawiedliwość reaguje za późno. Za późno też wskazuje, jakie są problemy, bo wczoraj ukazał się raport, dość ciekawy raport dotyczący tego, ile w Polsce zboża rzeczywiście z Ukrainy przyjeżdża. Okazuje się, że przyjeżdża go marginalnie więcej niż w roku 2022 i 2023. I co to oznacza? To znaczy, że w Polsce jest zboże rzeczywiście, tylko problem jest, żebyśmy go wyeksportowali dalej. Dlaczego? Dlatego, że w polskich portach i w miejscach składowania leży i zalega węgiel. Tam, gdzie zazwyczaj wysyłane było zboże. To są sytuacje, które nie mówimy. Jest jeszcze jedno ważne pytanie, panie przewodniczący. Kto to zboże kupuje w Polsce? Kto na tym zarabia? Zboże powinno być w Polsce obłożone tym, że będziemy mieli kaucyjny system i dawałoby to poczucie bezpieczeństwa, że wiemy, ile wjeżdża i wyjeżdża. I rzeczywiście kwota, którą byśmy na początek wprowadzali do systemu, dawałaby poczucie, że nikt nie będzie tym na lewo handlował. Prawo i Sprawiedliwość nawet nie chce się... Daje pan 100 dni spokoju panu ministrowi Telusowi? Moim zdaniem, może warto dać mu szansę? Daje szansę, że PiS naprawi sytuację, ale uważam, że nominacja pana Telusa na ministra rolnictwa to jest na plucie rolnikom twarz i mówię to odpowiedzialnie, dlatego że bywałem na komisjach rolnictwa i mam głębokie poczucie, że pan minister Telus nie zrobi nic, jest na chwilę po to, żeby przyjąć kolejną odpowiedzialność. Ale dzisiaj pan minister Telus, pomóżcie, mówi do opozycji. Nie pomoże. Wyciąga do was rękę i wy ją odrzucacie. Pan minister Telus wyciąga rękę, tylko że Prawo i Sprawiedliwość trzyma sznurki wszystkie, które powinien już dawno być pociągnięte. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość chce rzeczywiście coś zmienić, to pan minister doskonale wie, mówię do pana ministra Pobożego, że to nikt inny jak premier Morawiecki może w tej sprawie reagować. Może reagować i w Polsce, i pan Kaczyński w Polsce, a pan Telus jest tylko i wyłącznie na chwilę. Zobaczycie państwo, za kilka miesięcy zniknie i dzisiaj to jest tak, żeby zasłonić twarz rolnikowi na święta, powiedzieć, jakaś zmiana jest. Nie, minister Telus na niczym się nie zna i nic nie zmieni. Ale może trzeba mu dać 5 dni, 50 dni, 100 dni. Jednego dnia. Pan poseł Berkowicz. Ja rozumiem, że Wielkanoc, ale nie róbcie z Polaków sobie jaj, naprawdę. Ta zmiana ministra to jest doskonała ilustracja słów Lampeduzy z powieści Lampart, gdzie mówi, jak wiele musi się zmienić, żeby wszystko zostało po staremu. Mamy ministra Kowalczyka, który się dymisjonuje i zostaje w rządzie, a minister Telus to jest minister, który po pierwsze głosował za piątką dla zwierząt, która uderzyła w polskie rolnictwo, a po drugie prawdopodobnie już się przygotowuje do wprowadzenia nowej, ustalonej przez rząd ustawy, która rozbudowuje rozwiązania piątki dla zwierząt. Są tam takie rozwiązania jak 365 dni w roku monitoringu ubojni i miejsca
transportu hodowanych zwierząt. Są tam takie rozwiązania jak właśnie rejestracja najmniejszych hodowców z jedną czy dwoma kurami i tak dalej, i tak dalej. Uderzacie po raz kolejny w polskich rolników i w polskich hodowców i obawiam się, że chodzi tutaj o biznes, bo przypomnę, korzysta na tym kapitał zagraniczny, który eksportuje z Ukrainy drób, jaja, panie no i ministrze. Zboże. Trochę wstyd, musi pan odpowiedzieć. Trochę wstyd, panie pośle, że ja, skromny radny miasta stołecznego Warszawy i minister z innego resortu, muszę parlamentarzystę poinformować o tym, jak wygląda proces legislacyjny i o tym, ile zostało posiedzeń do Sejmu do końca tej kadencji. Pan dobrze wie, że nie ma tego typu projektu, który jest w tej chwili w Sejmie. Nie będzie on procedowany. I to jest, myślę, że... Czyli nie będzie kontynuacji wyjątkowa, jest. Wyjątkowa jest to złośliwość i nadużycie, bo przy świątecznym stole poseł Konfederacji w imię jakiegoś politycznego interesu i to bardzo takiego szybko sprawdzalnego próbuje podgrzać atmosferę. No naprawdę, naprawdę wstyd. Zaraz po śniadaniu panu wyślę ten panie pośle, wie pan, że jest zasada dyskontynuacji. Większość ustaw, które są procedowane, nad czym mogę ubolewać, może się nie zdążyć panie ministrze, w tej kadencji zrealizować. Czy pan wierzy w nowego ministra? Znaczy ja po pierwsze wierzę w obóz Zjednoczonej Prawicy, wierzę w rząd Prawa i Sprawiedliwości i tak jak jesteśmy do tej pory pierwszą partią na polskiej wsi, to jestem przekonany, że będziemy dalej, dlatego że inaczej niż turboliberałowie różnej maści, czy to w opcji neoagrarystycznej, czy takiej turboliberalnej, jak pani poseł Rosa, to jednak odcisnęli na polskiej. Ale pan przewodniczący Gawkowski jest też turboliberałem? Nie, to jest kawiorowa lewica z kolei. Także tu mamy kawiorową lewicę, jak się popatrzy na oświadczenia majątkowe. Na oświadczenia nie ma kawioru. Nie ma kawioru. Lewicy to ja naprawdę. Kawior akurat naprawdę jest, na kawioru jest to się dzieli. Mocno no na te 7 mieszkań niektórzy z waszych parlamentarzystów mają chyba te kredyty. Panie, ale panie, teraz, no muszę sobie poważnie, ale nie, dobrze, niech pan sięgnie naprawdę brnie, do oświadczeń. Niech pan nie brnie, bo naprawdę słabo bo na tym wyjdziecie. Najbogatsi posłowie, niektórzy... ale niech pan poczeka, niech pan się nie przejmuje. Najbogatsi posłowie są w PiS-ie. Ale moment, taka jest prawda, bo nakradliście milionów. Niech pan zobaczy, ile bogactwo jest czymś złym. Jak możemy się rozwijać, jak bogactwo jest czymś złym? Ale bardzo złe jest to, jak się teraz spółka skarbu państwa. Przepraszam, drodzy państwo, Jaguarem przyjechał na demonstrację lewicową. Socjalistów przerzuca się, kto bardziej nie lubi. Nie wiem, czy pan słyszał, co mówi pan poseł Berkowicz. W ogóle nie słyszałem, że dwóch socjalistów przerzuca się oskarżeniami. Kto bardziej nie lubi tych, którzy zarobili pieniądze. A pan lubi, a pan lubi? Polska gospodarka może się rozwijać. A pan lubi? A ja mówię, że polska gospodarka będzie się rozwijać, jeżeli będziemy uznawać, że ludzie, którzy się dorobili, to są ludzie, którzy się do czegoś nadają i którzy ciągną gospodarkę. No, jak chcecie zbudować gospodarkę, nienawidząc tych, którzy zarabiają? Bogatym człowiekiem? Nie jestem niestety, ale teraz już wiem, dlaczego wprowadziliście kilkadziesiąt nowych podatków w tej kadencji. Dobrze. Dlaczego podwyższacie. Proszę państwa, w pewnym momencie tutaj minister Poboży powiedział, że chciałby spędzić czas przy świątecznym stole. Gotów do takiego poświęcenia. Tak. Proszę jednak o precyzję. To źle zrozumiałem. Z Rafałem Trzaskowskim. Pytanie do państwa. Z kim z innej opcji, pani poseł, usiadłaby pani i pogadała, wypiła kawę, zjadła sałatki z przeciwników politycznych, na przykład z Prawa i Sprawiedliwości. Siadłaby pani z ministrem Pobożym? Nie, przecież teraz siedzimy właściwie przy wspólnym stole. Więc zapytałabym go o kwestie mniejszości. Wyjaśniłabym mu, że Ślązacy nie są dla niego zagrożeniem, że język śląski jest używany, może byśmy pogodali przy stole, może pan minister w końcu wyszedł z tego zabunkrowanego strachu. A z prezesem Kaczyńskim? Że Ślązacy istnieją. A z prezesem Kaczyńskim pani by usiadła do stołu? Jeśli by się nie przestraszył, pan prezes Kaczyński tak przemyka tylko po tych korytarzach sejmowych z normalnymi posłami. Takimi zwykłymi posłami, posłankami jak ja naprawdę nie chcę rozmawiać, no nie mamy kontaktu. Panie pośle, a pan z kim by usiadł? Z Szymonem Hołownią ostatnio coś nie wychodzi. Nie, dlaczego? Cały czas, posłyszałem, cały że są problemy, jeśli chodzi o jedynki krzesło. Na listach. Gorący krzesło. To zależy, co pan czyta, panie redaktorze. Różne media, różne gazety. Różne gazety. Rozumiem, tak. Że było dementi, pan też to dementuje. Ja nie uczestniczę w tych rozmowach, ale koledzy, którzy to robią, dementują. Robią. Znaczy, którzy uczestniczą w tych rozmowach, dementują. Czyli będzie koalicja po świętach Hołowni z PSL-em. No, mam nadzieję, zobaczymy, jak to się... Jak się nie pokłócić o jedynki.
to jest jakaś absurdalna koncepcja, że jedna partia ma brać wszystkie jedyne. Czyli to jest niemożliwe w ogóle? To wydaje mi się dość... To co, dziennikarze sobie to wymyślili? Źle wymyślono. Ktoś to wymyślił, ale to jest raczej fake news. Szczerze mówiąc, ja się spotykam z politykami rozmaitych opcji, w związku z tym to nie jest dla mnie... Zjada pan kolację? Je pan śniadania? No nie, no. Pije pan wódkę? Nie piję wódki. W Sejm jest teraz bardzo mało alkoholowy. To nie są kadencje lat 90., gdzie potrafiono dobrze, robić zdjęcia. Właśnie. No dobrze. Może pan nie wszystko pamięta po prostu. No ja nie byłem w Sejmie w latach 90., ale obecnej kadencji. Ale widziałem zdjęcia hotelu sejmowego i ludzi śpiących na korytarzach. No to legendy krążą. Zmęczonych, że tak powiem. Gdybym miał zjeść świąteczny obiad czy świąteczne śniadanie, to najchętniej bym to robił nie z polskimi politykami, których ogólnie rzecz biorąc znam, tylko z panem prezydentem Zełenskim, bo to byłoby coś. To byłoby coś na święta. A pan przewodniczący Gawkowski, z kim by chciał usiąść? Z przeciwników politycznych? Z chęcią bym usiadł z ministrem Cieszyńskim. A dlaczego? A dlatego, że myślę sobie, że trzeba dzisiaj w polskiej cyfryzacji, ale i w takim myśleniu o cyberbezpieczeństwie dużo zmian. Prawo i Sprawiedliwość trochę planowało, trochę zaniedbało. I teraz minister Cieszyński od wczoraj z teką konstytucyjną, to jest dobry rozmówca. Myślę, że można było pokazać pomysły lewicy, można by było porozmawiać o tym, co nie zrobione, co należy poprawić. Myślę, że jest takich przestrzeni w obszarze cyfrowej Polski i w ogóle cyfryzacji państwa dużo, więc z ministrem Cieszyńskim bym porozmawiał. Czy ja dobrze słyszałem, że pan rozmawiał też już ze sztuczną inteligencją? Rozmawiałem i myślę, że o tym można by było porozmawiać. A jakie wrażenia? Średnie. Czy ja nie jestem mega fanem mówienia o tym, że już sztuczna inteligencja wszystko potrafi i ze wszystko za nas zrobi. Uczciwie rzecz biorąc, to wszystkie te systemy mają dużo wad. Może one są dopracowane językowo w innych niż polski językach, bo w angielskim rzeczywiście ona lepiej działa, ale w polskim uważam, że ma dużo jeszcze błędów, algorytmy niedopracowane. Wolałbym uczciwie na śniadaniu usiąść z ministrem Cieszyńskim niż ze sztuczną inteligencją. Pan poseł Berkowicz. Że sztuczna inteligencja rzeczywiście jeszcze jest bardzo ułomna, ale jestem przekonany z mojego doświadczenia, że jakby zamiast posłów przemawiały sztuczne inteligencje w Sejmie, to podniósłby się poziom intelektualny, także musi kibicuję rozwojowi techniki. Musi pan jeszcze jednak trochę o tym poczytać, bo gdyby sztuczna inteligencja podejmowała decyzję, to jak się wpisze, czy jest Konfederacja w Polsce, to pisze, że nie ma. Panie pośle, ja wolę... Ja wolę, żeby małpa decydowała, czy za, czy przeciw, bo w 50% będzie miała rację, to znaczy, niż poseł lewicy, bo on zawsze źle głosuje. Ocenia pan swoich kolegów 10 są małpami. No ja bym generalnie tak nie postawił tezy, ale to pana słowa. No. A pan z kim chciałby usiąść z przeciwników politycznych? Bardziej z Jarosławem Kaczyńskim, czy bardziej z Donaldem Tuskiem? No, tak jak mówiłem na początku, na pewno bym usiadł z premierem Morawieckim, żeby go poczęstować tym zbożem technicznym w formie chleba. Natomiast z Donaldem Tuskiem też chętnie bym usiadł, żeby porozmawiać o tym, jak obiecywał, że będzie liberalizował gospodarkę, jak zostawał premierem, że będzie tylko obniżał podatki, a później podwyżył VAT, akcyzę, składkę rentową, zlikwidował szereg ulg podatkowych itd., itd. I chciałbym porozmawiać, jak to się stało, że zadeklarowany liberał stał się zadeklarowanym socjaldemokratą, który teraz proponuje babciowe plus może po prostu darmowe chce wygrać kredyty, wybory, panie darmowe pośle. Kredyty, różne socjalizmy. Tylko wie pan, panie redaktorze, jeżeli ktoś zaczyna mówić socjalizmy, żeby wygrać wybory, to później, żeby utrzymać się przy władzy, musi realizować te socjalizmy. Więc dla mnie zmiana premiera Morawieckiego, czyli byłego doradcy Donalda Tuska na Donalda Tuska jest żadną zmianą. Ja liczę na poważną zmianę, albo kontynuację, albo konfederację oczywiście. Dla PiS-u zbyt liberalny, dla Konfederacji zbyt socjalny, czyli idealny. A dla pana ministra idealny Donald Tusk? Zaawansowała pani co najmniej panie redaktorze, na liście śląskiej przede wszystkim, Koalicji Obywatelskiej ja za tę wypowiedź. Przede wszystkim ja chciałbym spędzić święta z rodziną. Niestety w tym roku nie jest to takie proste dla mnie osobiście, więc wszystkich państwa, którzy mają taką możliwość bez żadnych komplikacji, serdecznie proszę, żeby państwo to docenili i się tym cieszyli, bo tak się powinno spędzać święta. I myślę, że też nie narzucajmy Polakom tematów, na jakie mają narzucać przy świątecznym stole. Wara nam od tego, niech spędzą Polacy święta tak, jak ma to im pomóc, jak ma to im przynieść relaks i odpoczynek. Rzeczywiście pamiętajmy, cieszmy się sobą. Przy tych świętach,
bo nie polityka jest najważniejsza. Dokładnie tak. I nie paradoksalnie drożyzna jest najważniejsza. Najważniejsze jest to, że mamy się siebie w rodzinach, ale nawiązaniu do tego jeszcze, z kim my usiedlibyśmy przy stole minister Poboży. Ja podtrzymuję, w końcu Rafał Trzaskowski. Z początku programu, to znaczy jestem gotów usiąść z prezydentem Trzaskowskim, jeśli jedyną... Pytanie, czy Rafał Trzaskowski jest gotów usiąść z panem? Tego nie wiem, bo dotychczasowe nasze doświadczenia z Forum Stołecznego Samorządu no, jednak pokazują, że nie bardzo. Ale panie prezydencie, jeśli jedyną szansą byłoby spotkanie przy świątecznym stole, to jeszcze na drugi dzień świąt byłbym gotów. A jeśli mamy już serdeczności wobec ludzi z przeciwnego obozu politycznego sobie prawdzić, to bardzo się cieszę, że dzisiaj się mogę spotkać z panem profesorem, posłem Władysławem Teofilem Bartoszewskim, który jest uosobieniem klasy kultury, skarbnicą wiedzy, informacji. Dyskusja z nim jest zawsze... Proszę się miodem przyznać, dla moich uszu. Byliście już na jakiejś kolacji? Nie, nigdy. Nie, ale... Ale się właśnie mówi. Ale się czasem spotykamy na oficjalnych spotkaniach. Pan prezydent nie zawiera z nikim koalicji. To jest jakaś taka pokusa? Ale... Nie, akurat tak się składa, że czasem pan prezydent gdzieś zaprasza na jakieś oficjalne spotkania i spotykam się z panem ministrem i zawsze miło rozmawiamy. No to, a propos tego, co pan mówił, panie profesorze, za nami myślę, że bardzo ważna, być może historyczna wizyta prezydenta Zełenskiego w Warszawie i przemówienia obu prezydentów Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełenskiego. Posłuchajmy. Wierzymy w was, w wasze zwycięstwo. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Szczene wymerła Ukraina i sława i wola. Szczę nam bracia, maledyi, uśmiechnęca dola. Niech żyje niepodległa Ukraina. Niech żyje wolna, suwerenna, niepodległa Polska. Niech Pan Bóg ma w swojej opiece nasze państwa i narody. Witaj Warszawo. Witaj Polsko. Wielki narodzie polski. Wielki narodzie ukraiński. Tu ramię w ramię zjednoczeni na tym placu duchem wolności wielkiej historii i chwalebnego zwycięstwa, które razem przybliżamy. Co nam obca przemoc żyła szablą odbierzemy. Okazuje się, panie profesorze, że gdybyście się spotkali na śniadaniu z Zełenskim, to nawet po polsku moglibyście porozmawiać. W języku polskim. Profesor Biegle mówi we wschodnich językach. Ja mieszkałem przez pewien czas na Ukrainie i ukraiński rozumiem po ukraińsku, więc to nie jest problem, jakby mówił po ukraińsku pan prezydent. Był pan wzruszony, słuchając tego przemówienia? Bardzo dobre przemówienie. Bardzo dobre przemówienie. To jest powiedzmy sobie kolejny krok we właściwą stronę. Nasze stosunki polsko-ukraińskie, które bywały trudne z rozmaitych powodów historycznych, są w tej chwili lepsze niż myślę kiedykolwiek. I to jest szkoda, że z powodu tak potwornej rzeczy jak brutalna wojna rosyjska na Ukrainie, ale to daje nam nadzieję na przyszłość, że jakąś pozytywną nadzieję, że nasze stosunki będą lepsze jeszcze niż pani poseł, a co pani czuła, słuchając tych przemówień? Bardzo dobre przemówienie. Mówię to bliżej nogiej do obu prezydentów i wzruszające z pewnością. I też bardzo ważna wizyta, taka klamra pewnego rodzaju, bo rok temu Polacy gościli w swoich domach podczas świąt rodziny ukraińskie, które uciekały z ogarniętej wojną Ukrainy. Teraz prezydent Zełenski przyjeżdża do Polski, mówi słowa wzruszające bardzo. I to jest też taki sygnał, bo to była pierwsza taka oficjalna wizyta, zapowiedziana z całym ceremoniałem, potwierdzona, te spotkania dwustronne, więc to jest pokazanie takiej trwającej państwowości.
pewnego takiego zorganizowania, poczucia, powiedzmy, bezpieczeństwa, też kontroli nad tym, co się dzieje w Ukrainie, że państwo trwa, że takie oficjalne wizyty mogą mieć miejsce, ale to jest bardzo ważne, to jest też myślenie o tym, co dalej. Znaczy, my nie możemy tylko mówić o tym, jest wojna, trzeba pomagać, to jest oczywiste, natomiast co dalej? Jak będzie wyglądała Europa Środkowo-Wschodnia i w ogóle jak będzie wyglądał świat, kiedy wojna w Ukrainie się zakończy? W jaki sposób Ukrainę odbudować? Skąd środki? Czy będzie jakaś agencja, która będzie odbudowywała? Jaki będzie udział Polski w tej odbudowie? Żeby Polska nie okazała się tylko i wyłącznie hubem w tym wszystkim, takim przelotowym, transportowym, ale żeby realnie miała udział swój, silny, w odbudowie naszego wschodniego sąsiada. I żeby nie tylko Chińczycy czy Niemcy zyskiwali na tej odbudowie. Poseł Berkowicz. No właśnie, no, profesjonalna, piękna robota PR-owa. Niestety za nią nie poszły konkrety. To jest przerost pięknej formy nad pustą treścią. Ale może nie przyjdą, poszły, może pójdą. No, jak pójdą, to będę się cieszył. Na razie nie chcę dać się zwodzić, bo przez całą kadencję daje się zwodzić rozmaitym gestom rządu w różnych sprawach i nie idą za tym konkrety. Nie spodziewam się. Na razie zero konkretów w sprawie zalewu technicznego zboża z Ukrainy. Jedyny konkret, o którym powiedział minister Miller w rozmowie z panem, to było to, że Ukraina zaproponowała, że po swojej stronie będą to kontrolować. Mało wiarygodnie. Zero słów o polskich transportowcach i w kwestii właśnie udziału, o którym słusznie mówi pani poseł Rosa w odbudowie Ukrainy, to jedyny konkret, jaki padł, bo nie ma żadnych umów, żadnych kwot, to memorandum, taki list intencyjny, można powiedzieć, w którym padło, że Ukraina będzie informować nas o przetargach, a my będziemy informować o tym, jakie mamy firmy. No, gdyby miały pójść jakieś konkrety, miało to być uwiarygodnione, to już padłyby moim zdaniem konkrety. Nie wygląda to dobrze. Pan przewodniczący Gawkowski? Ja myślę, że to była długo wyczekiwana wizyta, dlatego że przez ostatnie kilka miesięcy prezydent Zełenski był i w Wielkiej Brytanii, był i w Stanach Zjednoczonych i myślę, że najwyższy czas, żeby był też w Polsce w końcu u swojego partnera, sąsiada, myślę, że i takiego politycznego brata, który bardzo dużo wkłada sił, żeby Ukraina trwała. Żeby Czyli Ukraina zbyt późno była ta wizyta? Zobaczyła. Nie, cieszę się, że była. To znaczy, to był najwyższy czas, żeby była. Rocznica wojny nie tak dawno, bo zaledwie kilka tygodni temu, pierwsza rocznica. Dobrze, że jest prezydent Zełenski w Polsce. I myślę, że tak jak pani posłanka Rosa wskazała, to, że możemy ponad podziałami politycznymi się wznosić, bo ja też uważam, że to były obydwa dobre wystąpienia prezydenta Dudy i prezydenta Zełenskiego, pokazujące polską rację stanu i pokazujące, że klasa polityczna po wojnie w sprawach uzbrojenia, w sprawie wojska, w sprawie wsparcia dla Ukrainy, w sprawie bezpieczeństwa Polski i sojuszy Polski potrafi się wznieść ponad podziały, to tutaj dziwię się, bo posłowie Konfederacji mają taki tryb mówienia o tym, co złego, co nie zrobiliśmy. Chwalmy, panie pośle, mówmy o tym, że czyny, nie słowa, braterstwo panie pośle. Polski czyny, i słowa. Ukrainy jest ważne, bo to, że czasami mówicie jedno słowo za dużo, już nie chcę przy świętach tego mówić, później jest odbierane, wykorzystywane przez propagandę rosyjską. Jestem przeciwko temu, dlatego że w Polsce udało się wypracować, jak rzadko kiedy, w sprawie bezpieczeństwa Ukrainy i Polski, wojny, stabilne stanowisko, mocne na Radach Bezpieczeństwa Proszę Narodowego. Zobaczyć, te słowa, ale nie przeszkadzałem. Na Radach Bezpieczeństwa, na której bywam i z panem ministrem Szrotem i z panem profesorem Bartoszewskim, wiemy doskonale, że tam wszyscy mówią jednym słowem, a w mediach mówicie inaczej. Ja proszę, żebyście tak jak na Radach Bezpieczeństwa Narodowego mówili, tak mówcie tutaj, bo opowiadanie w telewizji czegoś innego to jest... Ale co uważa pan, że na RBN-ie posłowie Konfederacji pokazują inną twarz? Normalnie. Krzysztof Bosak referował dwa dni temu bardzo szczegółowo swoje stanowisko, które prezentował. Ja tam bywam z panem ministrem i wiemy generalnie, że dokładnie w telewizjach mówicie RBN inaczej. RBN jest klauzulowany, więc... Inaczej to wyglądało. Dokładnie. Ale nie pochwali pan za nic? Po prostu ja mam mniej uroku niż Krzysztof Bosak. Panie pośle, nie pochwali pan za nic? Prezydenta Zełenskiego, nie prezydenta, nie pochwali pan za nic. Absolutnie pochwaliłem, że to jest przepiękne, naprawdę przepiękne słowa, piękne gesty. No, oczywiście, że PR-owe. Pan odmawia profesjonalizmu PR-owego jednej i drugiej słowa. Ja jestem za tym, żeby sojusz utrwalać, a nie go burzyć. Doskonale zbriefowany prezydent Zełenski, który się oczywiście tego podjął i to zrobił. I to jest godne pochwały. I po co pan to ośmiesza, tę wizytę? Po co to robić? W sytuacji, w której rolnicy, interes rolników jest dramatycznie naruszony,
interes transportowców jest dramatycznie naruszony, to ja nie mogę zapomnieć o nich w święta, tym bardziej w święta, i mówić, że piękne słowa, nie ma problemu, cieszymy się. Niech pójdą za tym czyny, panie pośle. Ale to nie pan prezydent Zełenski za to odpowiada, tylko polski rząd. I jeden minister już za to poleciał. Przepraszam bardzo. Chodzi o to, żeby stosunki były obustronne i żeby z jednej strony pan prezydent i rząd coś zaproponował, i z drugiej strony Ukraina zachowywała się przyzwoicie. Proszę zobaczyć filmiki, jak są traktowani polscy transportowcy za granicą, i proszę zobaczyć, jak to wygląda, gdzie wykorzystuje się to, że otworzyliśmy granicę na wszystkie produkty, i właśnie zamiast wykorzystywać Polskę jako kraj tranzytowy, zalewa się Polskę zbożem technicznym, który później jemy. Czy przyjaźń, którą widzimy na ekranach telewizorów między prezydentem Dudą a prezydentem Zełenskim, między Polską a Ukrainą, to tylko PR? Absolutnie nie. To była świetna, kompletna wizyta w trzech wymiarach. Takim historycznym, gdzie nie zabrakło refleksji nawet o tych trudnych aspektach naszych wspólnych relacji z przeszłości. To było podziękowanie za tu i teraz, za tą ogromną pomoc i polskiego państwa, i społeczeństwa dla Ukrainy, ale też, i dziwię się, że tak pan poseł Konfederacji, który tak dużo mówi o gospodarce, nie dostrzegł tego ważnego spotkania z przedsiębiorcami polskimi i ważnej politycznej deklaracji prezydenta Zełenskiego, który mówił, że tak jak Polska dziś jest jednym z tych państw, które najbardziej pomaga Ukrainie, tak w przyszłości będzie jednym z tych, które powinna mieć preferencje nawet w odbudowie Ukrainy. I to były naprawdę ważne wystąpienia. A jeśli oceniamy samo wystąpienie pana prezydenta, to ja zaryzykuję, że to było najlepsze wystąpienie prezydenta Dudy i świetne wystąpienie prezydenta Zełenskiego. Ale proszę pozwolić jeszcze na jedno. Ja wiem, że są święta, ale jeżeli poseł Konfederacji, który, i tu nawiążę do innego wydarzenia sprzed kilku dni, tuż przed świętami ważnego, rozszerzenie Paktu Północnoatlantyckiego. Nic tak bardzo nie wzmacnia bezpieczeństwa Polski, jak rozszerzanie Paktu Północnoatlantyckiego. Proszę państwa, za 20-30 lat w podręcznikach historii niestety będzie napisane, że jedyny parlamentarzysta, który zagłosował przeciw, a w drugim przypadku się wstrzymał, był z Konfederacji. To jest wstyd. Panie, przeciw przyłączeniu nowych krajów. To jest poniżej pasa. To jest oczywiste, że Robert Winnicki, o którym mowa, publicznie przed i po mówił, że jest oczywiście za tym, i jako jedyny po prostu, i od razu o tym napisał na Twitterze, to jest oczywiste, i od razu napisał, że po prostu pomylił się jako jeden z... A szef Konfederacji Korony Polskiej jak głosował? Oczywiście, że nie głosował przeciw, i oczywiście, że był za rozszerzenie tego paktu. Naprawdę, nawet Grzegorz Braun był, a pan Robertowi Winnickiemu to zarzuca. To już jest niepoważne. Natomiast sam wiem, pan jak mówi, to będzie wyglądało, ale pan w sam podał doskonały przykład. Jak w wielu przykładach, ale i przypadkach, pan sam doskonale podał inaczej przykład. Niż cała klasa polityczna. Pan doskonale sam podał przykład na to, o czym mówię. Pan powiedział o tym spotkaniu z przedsiębiorcami, gdzie znowu zrobiono z przedsiębiorcami tutaj spotkanie i że podpisujemy rzekomo umowę. A to nie była umowa, tylko memorandum, gdzie, jak już mówiłem, jedyny konkret jest taki, że Ukraina zobowiązuje się informować o przetargach przy odbudowie Ukrainy, a my zobowiązujemy się informować, że jakie mamy firmy, które mogłyby to zrobić. To nie jest żadne zobowiązanie, to jest kpina, panie radny, i dopóki nie będzie konkretów, nie będziemy udawać i dawać się Pytanie zrobić. Do pana ministra Szrota. Czy to jest kpina, czy to jest konkretna gwarancja i pewność, że polskie firmy skorzystają na odbudowie Ukrainy? Tutaj nie ma sensu się wdawać w jakieś szczegółowe dyskusje. Tutaj wszyscy bardzo słusznie podkreślili, że wystąpienia panów prezydentów miało charakter zupełnie historyczny. Byłem tam, historia nad Zamkiem Królewskim wiała bardzo mocnym wiatrem rzeczywiście. Trudno cokolwiek komentować. Oczywiście można powiedzieć, że panowie prezydenci odwoływali się do pewnych symboli, ale w sytuacji, kiedy trwa wojna, giną ludzie, symbole są niezwykle ważne. Przypominam tylko symboliczne wezwanie z Wyspy Węży, które tak naprawdę odmieniło, być może to historycy ocenią, losy wojny. Tak samo te odwołania do symboli w przeddzień Świąt Wielkanocy, w przeddzień tego święta triumfu życia nad śmiercią, święta nadziei, kiedy się pojawia słońce na horyzoncie i nadzieja na zmianę.
I to wszystko w tym kontekście trzeba czytać, a kwestie szczegółów już tych porozumień wstępnych, rozmów, memorandum, no Polska musi po prostu monitorować to i egzekwować w przyszłości, to nie ulega wątpliwości. Pan minister Poboży? Właśnie tak się mają słowa posłów Konfederacji. No to szybka sprawa, dziś wszystko można sprawdzić w internecie. No i proszę. W przypadku Szwecji jej akcesję do NATO poparli wszyscy posłowie biorący udział w głosowaniu. Z kolei w przypadku Finlandii przeciw głosował Robert Winnicki. Pan twierdzi, że się pomylił. A Grzegorz Braun, inaczej niż powiedział pan poseł przed chwilą, wstrzymał się od głosu. Powiedziałem, że nie głosował przeciw. Czyli jedyny parlamentarzysta, który nie głosował za, to poseł Konfederacji. Panie radny, to jest nagrane. Pan teraz kłamie na temat moich słów, które padły 5 minut temu. Ale moment. Dlaczego się wstrzymał od głosu? Potem, dlaczego się wstrzymał? Ale właśnie, dlaczego pan Braun się wstrzymał od głosu? To jest wasz parlamentarzysta, To niech telewizja to jest wasz polska. Parlamentarzysta. Panie, radny, niech telewizja polska minut, zaprosi Grzegorza Brauna do swojego programu, którego nie zaprosiła. Ale to już indywidualnie. Bo od niego się dystansuje. Dobrze, dlaczego to zrobił? Od niego się dystansuje nawet Krzysztof Bosak, czyli jeden z liderów Konfederacji. Czemu telewizja polska, publiczna telewizja z naszych pieniędzy, nie zaprosi Grzegorza Brauna? Panie pośle, panie. Proszę panów. Dlaczego telewizja naprawdę polska nie to nie jest najważniejsza sprawa dzisiaj. Kompletnie wchodzicie sobie w słowo. Nikt z tego nic nie rozumie. Panowie, jedno jest pewne. Ustaliliśmy, że Grzegorz Braun się wstrzymał. Można? Zgodnie z tym, co powiedziałem. Godząc, bo święta są i Wielka Niedziela i pamiętajmy o tym, że trzeba też myśleć o tym, co w przyszłości. Ale to wystraszcie koalicją PiSu i Konfederacja, teraz nas pan godzi, to się nie godzi. Dla perspektywy bezpieczeństwa polskiego każdy głos, który będzie dotyczył tego, że chcemy wywoływać konflikt na linii Ukraina-Warszawa, Kijów-Warszawa, jest głosem, który wspomaga Rosję. I trzeba o tym pamiętać i to jest apel do posłów Konfederacji. Ale nie przerywałem panu. Druga sprawa. To jest odpowiedź na pytanie dotyczące tego, czy miejsce Finlandii i Szwecji wzmacnia bezpieczeństwo Polski w NATO? Wzmacnia. Nie możemy powinniśmy sprawy tak, że Finlandia jest już w NATO. Finlandia jest już w NATO. Panie przewodniczący, panie pośle, proszę dać szansę. Krótko. Poniesie jakieś konsekwencje. Ja pana nie atakuję. W ramach państwa ugrupowania. Ja nie atakuję pana, tylko pana proszę. Niech Konfederacja stanie w rozsądku, bo Polski racji stanu, a nie myśli tylko o tym, bo wasze słowa są traktowane jako wsparcie Rosji i to jest problem. Dobrze, ostatnie pytanie do państwa. Konfederacja to nie jest PiS i u nas się nie karze za to, że nie jest się maszynką do głosowania, która głosuje tak jak... Ale jeden cytat z stanowiskiem posła Brauna. Oczywiście w wielu sprawach się z jego stanowiskiem nie zgadzam. A w tej sprawie, a w sprawie polityki wschodniej pan się zgadza? Proszę państwa. Na tym polega i proszę państwa, nie ma programu. Czy mogę na koniec zadać pytanie? Wszystkim się zgadzają. Czy sądzą państwo, że wszystkie złe sprawy z historii między Polską a Ukrainą, na przykład sprawa Wołynia, zostały tą wizytą przekreślone? Czy jeszcze jest coś zrobienia? Proszę o krótką odpowiedź pani poseł. Uważam, że bez postawienie jasno sprawy historii będzie bardzo trudno o doskonałe relacje polsko-ukraińskie, ale uważam, że to jest jednak tylko i wyłącznie historia. To znaczy my musimy myśleć o teraźniejszości i o przyszłości i to jest najważniejsze, a historia nie może być taką kotwicą, która nas trzyma gdzieś z tyłu. Pan profesor? Nie można zapominać o historii, nie można negować historii, ale zostawmy historię historykom. Nie dajmy tego w ręce polityków, którzy będą to wykorzystywać w swych niecnych celach, tylko zostawmy to historykom i spokojnie nad tym pracujmy. Minister Szrot. Nie wszystkie oczywiście trudne kwestie historyczne zostały jedną wizytą przekreślone, ale to był jeden z tych ważnych, milowych kroków, tak jak złożenie kwiatów pod grobami Orląt Lwowskich przez obu prezydentów, które pozwolą przezwyciężyć tę klątwę historii. My naprawdę nie jesteśmy, oba nasze wielkie narody nie są na tą klątwę skazani, możemy ją przezwyciężyć. Poseł Berkowicz. No to jest wywołany przez pana redaktora temat, to jest przykład, że tu nie tylko zabrakło konkretów, ale i w kwestii gestów, gdzie tylko wystarczy słowo, no zabrakło rzeczy najważniejszej, to znaczy jakiekolwiek stosunku do tego, że na Ukrainie z pełną aprobatą rządu dalej czci się Banderę, który wiadomo, i banderowców, którzy wiadomo, jaki mają stosunek do Polski i do historii. Ale słyszał pan prezydenta Zełenskiego, który powiedział, że zarówno teraz, jak i w przeszłości każdy człowiek, który zmarł,
ma prawo do pochówku. Dokładnie. Czy to nie była tak naprawdę akceptacja tego, że już niedługo po wojnie rozpoczną się ekshumacje polskich ofiar? No, przepraszam bardzo, no, to, że każdy ma prawo do pochówku, to jest chyba elementarna zasada człowieczeństwa. Nie jest to odwołanie się do stosunku do wiadomo jakiej historii, która zaszła między Ukrainą a Polską. Przewodniczący Gawkowski. Warto wczytać się w komentarze publicystów ukraińskich po wizycie prezydenta. I oni wskazują jasno, że prezydent idzie w dobrym kierunku, mówi o Zełenskim, że wskazuje, że Ukraina powinna się cofnąć, jeżeli chodzi o to, co dotyczy rzezi wołyńskiej, co dotyczy w ogóle historii i że kroki prezydenta wskazują, że będzie się cofała. Więc ufam, że tak będzie, bo to by wyczyściło sytuację historyczną i otworzyło perspektywę przyszłości. Ale oczekuje pan przeprosin? Czego pan oczekuje? Nie oczekuję przeprosin. Uważam, że to, co zrobione zostało w Polsce, jeżeli zostanie przeniesione na grunt ukraiński, między innymi się ekshumację, to będę w Polsce mógł powiedzieć, że to jest bardzo dobry krok. I minister Poborze. To trudne doświadczenie brutalnej rosyjskiej agresji i nasze doświadczenia historyczne w relacjach ze wschodnim mocarstwem na pewno są nowym początkiem w relacjach polsko-ukraińskich. Ta wizyta jest dobrym fundamentem pod te relacje. I jedno tylko słowo polemiki. Historia jest bardzo ważna. To ona kształtuje naszą tożsamość. I niestety, rzeczywiście w Polsce brakowało polityki historycznej przez lata, ale i w tym obszarze, w budowaniu, we wzmacnianiu narodowej tożsamości, historia i tradycja są bardzo ważne. Nie ma przyszłości bez pamięci o historii, także o tych trudnych. I myślę, że wszyscy się pod tym podpiszemy. Tak, bardzo serdecznie państwu dziękuję za to, że znaleźliście czas w poranek wielkanocny. Mam nadzieję, że możemy wspólnie wszystkim życzyć naszym widzom wspaniałych, pięknych świąt, odpoczywania.